Cześć, witajcie na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry. To jest szósta część naszego poradnika dotyczącego Roll20, na której omówię korzyści wykupienia subskrypcji Plus lub Pro i różnice między nimi. Zapraszam. Na wstępie muszę zaznaczyć, że nie jesteśmy sponsorowani przez Roll20 i nie mamy interesu w tym, by przekonywać Was do zakupu subskrypcji. Ja sam posiadam wykupiony poziom Roll20+, jednak nie znam nikogo innego, kto by narzekał na darmową wersję strony. Co dostajemy, jeżeli wykupimy subskrypcję Roll20+? Zacznijmy od tych funkcjonalności, z których najczęściej korzystam. W pierwszej kolejności jest to zwiększony limit na grafiki ze 100 MB do 3 GB. Prowadzę od 1,5 roku kampanii w Warhammera z setkami grafik, map bitewnych i handoutów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której musiałbym usuwać grafiki z poprzedniej sesji tylko po to, żeby zwolnić miejsce. Miłym dodatkiem jest brak reklam przy wejściu do rozgrywki. Jednak opcja, z której najczęściej korzystam i jestem z niej najbardziej zadowolony, to jest dynamiczne oświetlenie. Pozwala ona tworzyć klimatyczne mapy bitewne, korzystając z ograniczenia widoczności bohaterów, zależnie od ich odległości widzenia i tym, czy widzą w ciemności. Innymi, mniej interesującymi opcjami w wersji Plus są możliwość wykupienia udostępnionych dodatków innym graczom oraz przenoszenie kart postaci pomiędzy rozgrywkami. W wersji Pro czeka nas to samo co w wersji Plus i dodatkowo kusząca możliwość wgrywania własnych szablonów kart postaci. W internecie jest dużo niestandardowych kart postaci przygotowanych przez zapaleńców. Z tym progiem wykupionym będziesz mógł umieścić je w swojej rozgrywce lub dodać niewypuszczone jeszcze oficjalnie tłumaczenie. Druga opcja dostępna po wykupieniu Pro jest to dostęp do API Roll20. Pozwala ona tworzyć gotowe, bardziej zaawansowane skrypty do rola i za pomocą nich na przykład nanosić automatycznie obrażenia. Ostatnim dodatkiem jest dostęp do beta rozwiązań i możliwości korzystania z nich przed wszystkimi. Oferta może nie wydawać się kusząca, jednak to, co sprzedaje dla mnie ten pakiet, to dynamiczne oświetlenie. Jeżeli chcecie zobaczyć osobny poradnik o tej funkcji, zostawcie komentarz pod filmem i łapkę w górę. Na koniec warto powiedzieć, ile kosztuje dostęp do tych przyjemności. Jeżeli chcemy korzystać z Roll20+, wyniesie nas to niecałe $5 miesięcznie, czyli około 20 zł. Jeżeli chcemy korzystać ze wszystkich opcji oferowanych przez Roll20 w wersji Pro, będziemy musieli zapłacić aż $10, czyli około 42 zł miesięcznie. Jeżeli zdecydujemy się na zakup subskrypcji na cały rok, zaoszczędzimy 15%. Czy jest to dobra oferta? Sami zadecydujcie. Ja tymczasem chciałbym podziękować Wam za oglądanie tej serii poradników do Roll20. To wszystko w tym filmiku i serii. Dajcie znać w komentarzu, czego zabrakło lub co chcielibyście zobaczyć w innych materiałach. Subskrybujcie nas i dajcie łapkę w górę. Dziękujemy za oglądanie. Cześć!